Trochę specyficzne, trochę mroczne, ale jednak święta. Proszę Państwa, nie martwcie się, ja czuwam nad bezpieczeństwem wszystkich. Jestem tutaj na posterunku. Czekaj, to nazywam się doktor Teatru Słowackiego w Krakowie. Nie no, nazywam się Wojtek Skibiński, aktor Teatru Słowackiego w Krakowie. Teatru zamknięty, aktor Teatru Słowackiego w Krakowie. Gadam do komórki, no rewelacja. No to jest świetne, co tu się dzieje. O, pika, to chyba się już nagrywa. Witam, Felix Schreiner, aktor teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. No, trochę świąt już przeżyłem. Różne bywały, no to jedne mogą być w teatrze. Zamknięte, skupione, odosobnione. Siedzimy tutaj. Musimy uważać. Ale w końcu nas uwolnią. Rozejdziemy się do domów, weźmiemy prysznic i tyle. Tak będzie. A szczerze mówiąc, to bardziej stresuje mnie to nagrywanie. Niestety tam, wiecie, te na korytarzach, w tunelach. No, gdzieś tam na poziomie -3. Co ma być, to będzie. Nie mam na to wpływu. Ale tutaj tylko ja i ten telefon. No więc... Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Mateusz Bieret wrzucił mnie do studia. Jak mnie nie mogli wrzucić do jakiejś stolarni albo pracowni którejkolwiek, nic bym nie musiał robić. Tak to Mateusz gra, Mateusz śpiewa, to Mateusz zagra i zaśpiewa, proszę bardzo, bardzo śmiesznie. Naprawdę. Tak, miłą pasją jest sport. Jedną z pasji gram, pływam, skaczę i jeżdżę. I walczę. Tak, sport mi uczy walczyć. Tak, od dziecka. Moim jedynym przeciwnikiem jestem sam. Ja sam. Jedyna rzecz, która mnie interesuje, to wygrać ze swoimi słabościami. Felix Scheinert, aktor teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Teatru, w którym byłem już w czasie stanu wojennego. Było trochę podobnie jak teraz. Tyle, że wtedy wróg był bardziej widoczny. Wtedy zaczęliśmy próby do spektaklu według Księgi Hioba. Ja grałem Elichu, świętej pamięci Jurek Nowak grał Hioba. To też były trudne czasy dla teatru, bardzo trudne. Który to był rok? Brzmi jak stary dziad, który żyje tylko przeszłością. Jak to cholerstwo się kasuje. Czasem było wybrać inny zawód. Nie wiem, żołnierza albo lekarza, to jest bardziej potrzebne teraz. Przynajmniej mógłbym wykonywać rozkazy. Proste rozkazy. Co i jak? Tu co? W D-dur, w D-mol? Nie. Możesz przegrywać. Możesz przegrywać jednego, drugiego seta, tak na przykład. W siatkówce czy w tenisie. Możesz przegrywać już trzeciego prawie seta. Możesz mieć piłkę meczową. I nagle zbierasz się w sobie i wygrywasz jedną. Drugą, trzecią, czwartą, piątą piłkę. I odwracasz. Odwracasz całą sytuację. Odwracasz najpierw jednego gema, drugiego, trzeciego, czwartego, potem seta. Seta, drugiego, trzeciego i wygrywasz mecz. Tak. To jest taka sama sytuacja. Teraz też możemy to wszystko wygrać. Wydaje nam się, że tracimy wszystko. Cały świat. Ludzi, kolegów, pracę, teatr. Wszystko. Ale nie. Nie. Nie możemy się poddawać. Musimy walczyć. Musimy wziąć się w garść i walczyć. Nie siedzieć na dupie. Nie robić głupich filmików tylko i wyłącznie. Tylko pracować. Wierzyć w to, że właśnie możemy wygrać ten mecz. A my musimy wygrać ten mecz. To będzie wspaniała noc. Spokojnie, proszę Państwa. Jest absolutnie bezpiecznie. Nic się nie dzieje. Nic nikomu nie grozi. Nie na mojej warcie. Fire! 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 W naszym Hamlecie. W teatrze. Ja jako Klaudiusz. Na końcu mówię do Laertysa. I zaczynamy działać. I to spina. Spina dupę. Musimy się chwilić w kupę. Musimy zacząć działać. Ludzie! Pamiętacie Lepieje Szymborskiej? Te z akcentem prorodzinnym? Lepiej w domu zjeść konserwę, niż mieć tutaj w życiu przerwę. Albo lepsza w domu świekra z zezem, niż tu jajko z...
Jejku, jakie to głupie. No śmieszne, ale głupie. Głupie jak ta cała sytuacja. No dobra, dosyć pieprzenia. Będzie dobrze. Ja wam to mówię. Będzie normalnie. I tyle mam do powiedzenia. No, wesołego jajka z majonezem. Cisza, kur... Kompletna cisza. Nikt nic nie mówi. Może jajka sobie ugotuję na miękko. A może sobie kiełbasę też usmażę. Siedzimy. Nikt nie woła. Zamknięty, jestem cały napięty, wokół gęstnieją pręty, zamknięty, tak straszliwie przejęty, wpadam w strach u odmęty, spętane ręce, spętane nogi, stopy wklejone do podłogi, spętane ręce, spętane nogi, stopy wklejone do podłogi, zamknięty, zgięty, zamknięty, zamknięty, zgięty, zamknięty. Zamknięta linia czasu przecięta, jak bez rodziców pisklęta, zamknięta. Niewidzialne me pęta, sytuacja przeklęta. Stoję i płaczę, płaczę i stoję. Chcę już stąd wyjść, ale sama się boję. Stoję i płaczę, płaczę i stoję. Chcę już stąd wyjść, ale sama się boję. Zamknięta, spięta, zamknięta. Zamknięta. Skalane co święte, gdy już wszystko zamknięte, gdy skalane co święte, gdy już wszystko zamknięte, gdy skalane co święte, gdy już wszystko zamknięte, gdy skalane co święte. Świata połowę, zmieniam chore na zdrowe, otwieram głowę, zamknięty, zamknięta, zamknięty, zamknięta, zamknięty, zamknięta, zamknięty, zamknięta, otwieram głowę, otwieram głowę na nowe. Wesołych świąt, kochani.